Amazfit coraz to wypuszcza kolejne modele swoich zegarków, choć różnią się wyglądem koperty i paskiem, w zasadzie funkcjonalność pozostaje taka sama. Wcześniejszy model GTR nosiłem dość długo, jednak zawsze byłem fanem G-Shocków, które miałem kiedyś dwa, a Masfit T-Rex jest właśnie nawiązaniem do legendarnej marki Casio. T-Rex możemy kupić w kilku kolorach i dobrze się nad tym chwilę zastanowić, bo koperta jest w takim kolorze jak pasek i wymiana może być problematyczna. Mnie trafił się kolor Camo green, czyli wojskowy, nie narzekam, akurat ten podobał mi się najbardziej. W odróżnieniu od serii GTR, który na stronie producenta znajduje się w dziale Fashion, tak T-Rex jest zegarkiem sportowym. Na pierwszy rzut oka zegarek wygląda porządnie, wszystko zamknięte w kopercie z plastiku i twardej gumy. Owszem, to nie metal, ale nie zliczę ile razy przywaliłem mimo futrynę w domu i nie ma śladu. Przy GTR przywaliłem raz i pozostały rysy, więc musiałem zakładać na kopertę gumowy kondom. Także wybór takich materiałów nie jest przypadkowy. T-Rex masz cztery przyciski, co tutaj uznaję za mocno zbędne. Dwa z nich, po lewej stronie, służą do przewijania ekranu w górę i w dół. Po co? Nie wiadomo, możliwe, że touchscreen kiepsko działa, jeśli próbujesz przewijać palcem umazanym w smarze na platformie wiertniczej. Dwa przyciski po prawej stronie to select i back, czyli tak jak w GTR-ze. Pasek do zegarka także jest gumowy. Nie wygląda źle i wydaje się w miarę mocny, ale w przypadku zerwania jest kłopot, bo gdzie dobrać teraz pasek do koperty. Szkło zegarka to Gorilla Glass 3 i także muszę powiedzieć, że jest porządne. Pamiętacie futrynę? No właśnie, zero rys. Całość jest do 5 atmosfer i spokojnie mogłem się w nim kąpać bez obaw, że coś tam nie pyknie. Wielkość tarczy to 1:30 cala i rozdzielczość 360x360 360 pikseli. Jako, że nie jest to smartwatch, a jedynie smartband w obudowie zegarka, taka rozdzielczość spokojnie wystarczy na to, co T-Rex oferuje. A cóż ciekawego znajdziemy w środku? Bateria o pojemności 390 mAh według producenta wystarczy na 20 dni, ale spokojnie można ten czas dość sporo przedłużyć, wyłączając niepotrzebne funkcje i zwiększając czas działania nawet do 30 dni, także nie jest źle. W pudełku obok zegarka i kabla USB znajdziemy ładowarkę. Ładowanie T-Rexa zajmuje coś koło godziny czasu, także też nie jest to aż tak bolesne. Zegarek wyposażony jest w GPS i system GLONASS, Bluetooth 5.0 i Biotracker, o którym za chwilę. Jeśli spojrzymy na funkcjonalność T-Rexa, w zasadzie ma wszystko co poprzedni GT. Szczegółowa pogoda, ilość przebytych kroków, spalonych kalorii, obsługę systemu PAI, mierzenie tętna, kilkanaście presetów wspomagania treningu, obsługę muzyki, alarmy, stoper, odliczanie czasu i kompas. Do sparowania zegarka z telefonem służy apka, która nosi teraz nazwę ZEP. Tam też możemy spersonalizować większość opcji zegarka. Warto wspomnieć, że aktualizowanie tarcz jest o wiele szybsze niż w GTR, co było bolączką tamtego modelu. Teraz w kilkanaście sekund możemy cieszyć się nowym wyglądem. Patrząc na T-Rexa, to w zasadzie GTR, tylko w innej kopercie. Funkcjonalność nie zmieniła się niemal w ogóle i ciężko powiedzieć, co tam jeszcze w przyszłości można by było dodać. Wszak to już nie smartband, ale jeszcze nie smartwatch. Taki produkt pośredni, dość prosty, ale z całkiem przyzwoitymi funkcjonalnościami. W zasadzie wybór Amazfita powinien opierać się na wyglądzie koperty. Kupujesz to, co ci się podoba, bo to co jest w środku, to i tak jedno. No y samo. Przyznam szczerze, że noszę Amazfita już jakiś czas. Wcześniej GTR, teraz T-Rexa i poza godziną, pogodą i bardzo sporadycznym mierzeniem tętna z niczego więcej nigdy nie korzystałem. Oczywiście, jeśli biegasz czy tam jeździsz na rowerze, można użyć go także do wspomagania treningu, choć tutaj musimy się liczyć przy takich funkcjach z mocnym drenażem baterii. Podsumowując, T-Rexa lubię bardziej niż gtr -a. nie z powodu tego co oferuje czy z tego co ma w środku. Po prostu bardziej mi się podoba. Sportowy design, nawiązujący do G-Shocków, dla mnie jest idealny. Noszę go na co dzień, w zasadzie zdejmuję tylko do ładowania. Śpię w zegarku, kąpię się w zegarku, gram w zegarku, wszędzie towarzyszy mi T-Rex. Przyzwyczaiłem się do niego tak bardzo, że gdy któregoś dnia zostawiłem go do ładowania i wyszedłem, non-stop zerkałem na rękę, bo czegoś mi brakowało. A Masfit robi całkiem niezłe produkty. Pamiętajmy, nie jest to smartwatch, ale opaska w kopercie zegarka. Wygląda fajnie, jest odporny na przywalenia w futrynę, ma przyzwoitą baterię i w sumie czego chcieć więcej od zegarka? Jeśli potrzebujesz jakiejś mega funkcjonalności, której tak masz w telefonie, rozejrzyj się za smartwatchem. Choć przy używaniu takiego sprzętu, no musisz się pogodzić, że ładowanie będzie stałą częścią twojego codziennego życia.